z fanką piłki nożnej? No wiesz, myślę, że tyle o ile. No tak jak po prostu każda kobieta, której zależy na tym, żeby nasza drużyna narodowa zaszła jak najdalej. Będziesz oglądała mundial? Tak, no oczywiście, jasne. Bardzo się cieszę z dzisiejszego wyniku. 4-0, rewelacja. Co prawda Litwa to jest inny przeciwnik niż Senegal, ale no mam nadzieję, że sobie poradzimy. Podobno Senegal nie radzi sobie zbyt dobrze w tych meczach towarzyskich, więc są tacy, którzy twierdzą, że mamy szansę wyjść z grupy, więc trzymam mocno kciuki. To ja bym chciała teraz Cię zapytać, kto Twoim zdaniem jest najprzystojniejszym piłkarzem naszej reprezentacji? O rany, wiesz co, długo mi się wydawało, ale nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. Możesz. Nie mogę, bo zaraz ktoś się obrazi. Nie będę typować. Mam swoje typy, nie ukrywam, ale w ogóle uważam, że mamy rewelacyjną reprezentację pod tym kątem. Sami przystojniacy, także mamy szczęście. Lepszy niż Ronaldo? O, zdecydowanie. No pewnie, gdzie? No nie, Ronaldo to w ogóle zupełnie nie mój typ, kompletnie. Nie. Bogna, ja chciałam się zapytać, czy ty jesteś fanką piłki nożnej? Jestem ze względu na mojego syna, który ma lat 14 właśnie dzisiaj i zostałam zmuszona, zmaltretowana każdorazowo, żeby oglądać mecz. I jeszcze w stroju odpowiednim i jeszcze umalowana. W związku z tym, jak sama jesteś w stanie uwierzyć, nie jest to takie łatwe, ale gdy nasi grają, to coś się dzieje takiego ze mną, że nie jestem w stanie usiedzieć normalnie w miejscu. I nawet się nauczyłam, kiedy wiesz, tam jest ten karny, coś już, zanim zapowiedzą, to już wiem. No dzisiaj oglądałam mecz z taką przyjemnością i to akurat był ten czas, kiedy wróciliśmy ze szkoły. 4-0, piękna sprawa. Ja będę bardzo kibicować, będę oglądać i myślę, że to jest takie nasze, polskie, kochamy ich. Chcemy, żeby wygrali, chociaż dla nas i dla siebie, ale ta walka jest cudowna, że oni się tak starają i myślę, że wszyscy powinniśmy być z nimi. Gdybyś miała wybrać najprzystojniejszego polskiego piłkarza, to na kogo byś stawiała? Nie mogę dokonać takiego wyboru, bo mamy jedną z najpiękniejszych kadr na świecie. Jestem wielką fanką piłki nożnej i tę miłość do piłki zaszczepił mi mój tata i zaraził mnie takimi pozytywnymi emocjami, które wiążą się z oglądaniem meczy piłkarskich. Tak naprawdę ja jako dziecko kibicowałam drużyną czwartoligowym albo okręgówce, ale fajnie, że mamy w obecnych czasach taką drużynę, godną drużynę, która mam nadzieję świetnie wypadnie na mundialu i będziemy bardzo szczęśliwi, będziemy długo, długo świętować. Chciałabym tam pojechać, ale wydaje mi się, że musiałabym pojechać z dzieciakami, a Moskwa jest dosyć niebezpiecznym krajem. I poza tym stawki aktualnie w Moskwie podczas mundialu są tak zawrotne, że chyba wolę pojechać na wakacje. Kto Twoim zdaniem jest najprzystojniejszym piłkarzem naszej reprezentacji? Aniu, wybacz, Twój mąż Robert Lewandowski. To jeżeli teraz jesteśmy w temacie marzeń, to chciałam Cię zapytać, czy wygramy mundial? Nie wiem, czy wygrałem mundial, na razie marzę o tym, żeby pojechać na mecz do Moskwy i bardzo usilnie nad tym pracuję. Jak oceniasz nasze szanse? Ja jestem niezdrowym optymistą, ja jestem osobą, która bardzo głęboko wierzy w to, że sukces jest tylko w naszych głowach, tak więc z mojej perspektywy szanse na wygranie mundialu mamy dosyć duże, ale ja jestem osobą, która bardzo emocjonalnie podchodzi do tematu, tak więc ewentualna gorycz porażki, nawet racjonalnie uzasadniona w mojej głowie, jest czymś bardzo dotkliwym, jeżeli się wydarzy.